O wydarzeniach, które określam jako zbrodnię katyńską, powinniśmy pamiętać, że one są tak istotne. Nie tylko ze względu na to, co stało się wówczas, czyli wiosną 1940 roku. Mówimy tutaj o wymordowaniu 22 tysięcy Polaków, w tym również oficerów i policjantów. Którzy przytrzymywali byli przez Rosjan w specjalnych obozach po agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku. Pamiętajmy o tym, że spośród tych oficerów Część stanowili tak zwani oficerowie rezerwy, to znaczy to byli ludzie, którzy w czasach pokoju w II Rzeczypospolitej byli przedstawicielami wolnych zawodów, byli lekarzami, prawnikami, nauczycielami, czyli stanowili inteligencję polski międzywojennej. Stąd też podejrzenia, znajdujące dość mocne oparcie w dowodach, w dokumentach, iż akcja ta nawet mogła być skorelowana, to znaczy wymordowanie polskiej inteligencji, bo tak należy rozumieć Katyn 1940 roku, byłoby również odpowiedzią. Na podobną akcję przeprowadzaną przez Niemców, być może w bliskiej współpracy, bo pamiętamy, że trwały również rozmowy i spotkania pomiędzy aparatem bezpieczeństwa niemieckich hitlerowskich i również Związku Sowieckiego. Ale wydarzenia katejskie też są ważne, dlatego że to jest chyba najbardziej traumatyczne, mimo wszelkich okropień, które się wydarzyły w okresie II wojny światowej. Najbardziej dramatyczne przeżycie polskiej wspólnoty narodowej, polskiego społeczeństwa, również ze względu na to, że prawda o Katyniu była bardzo długo nieujawniana. Pamiętajmy, że z jednej strony, oczywiście, Polacy zrobili wiele, aby tą prawdę ujawnić. Pamiętamy już o wystąpieniu chociażby rządu polskiego w 1943 roku do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wyjaśnienie tej sprawy, które zresztą pociągnęło za sobą zerwanie stosunków z rządem polskim przez rząd sowiecki. Pamiętamy również o wysiłkach chociażby Józefa Mackiewicza, który opublikował prace poświęcone zbrodni katyńskiej, czy chociażby dokumenty, które trafiły dzięki Polakom do Stanów Zjednoczonych i tam stały się przedmiotem badań tzw. komisji Medena która była pierwszą właśnie taką instytucją, która na forum międzynarodowym poruszyła tą kwestię i domagała się zresztą postawienia tej sprawy na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale pamiętajmy również o tym, że Związek Sowiecki tej zbrodni, a właściwie temu, że zbrodnia ta została popełniona przez NKWD, natomiast wskazując, że jej mocodawcami i wykonawcami byli Niemcy, Zbrodni tej zaprzeczał właściwie do roku 1990, tak? 13 kwietnia 1990 roku, dopiero po raz pierwszy oficjalnie władze Związku Sowieckiego, władze już wtedy rosyjskie uznały, że to Związek Sowiecki, Stalin, Wydał osobiście rozkaz likwidacji polskich oficerów. Natomiast przez cały ten okres od końca II wojny światowej do roku 90, no między innymi polityka zaciemniania, tuszowania sprawy Katynia, polegała chociażby na tym, że w tajemniczych okolicznościach ginęli świadkowie, którzy jeszcze w okresie II wojny światowej zeznania na temat Katynia, zeznania dotyczące odpowiedzialności NKWD składali. No i właśnie mamy dalszy ciąg sprawy katyńskiej dlatego że pamiętajmy o tym iż obecnie na przykład władze Rosji nie chcą uznać, że znaczy uznają, że była to zbrodnia wojenna, natomiast nie uznają, że była to zbrodnia ludobójstwa. Co jest tym bardziej spektakularne, że w toku procesu norymberskiego, przygotowań do procesu, strona sowiecka, wtedy oczywiście pragnąc obarczyć odpowiedzialnością za Katyń Niemców, określała zbrodnię katyńską oficjalnie właśnie jako zbrodnię ludobójstwa. Oczywiście do postawienia tej sprawy w Norymberdze nie doszło, dlatego że jak to stwierdzili alianci zachodni, brak było dostatecznych dowodów, co było właściwie pośrednim przyznaniem się do faktu, że tej zbrodni dokonali. Sowieci, Więc opierając się również na materiałach sowieckich można taką tezę o zbrodni ludobójstwa sformułować, no ale jak widzimy do tej pory władze, sowiecki, władze rosyjskie w dalszym ciągu odmawiają uznania Katynia za zbrodnię ludobójstwa, czyli jest jakby dalszy ciąg mimo wszystko tych wydarzeń dramatycznych, krwawych, które miały miejsce wiosną 1940 roku.